Dzień dobry, dzień dobry. Widać? Widać. Co my tu dzisiaj mamy? Sobotę po 9, parę minutek. Kurwa, że zaś mnie nie było widać. Rozjebane kółko. A, kurwa, założę Adamowi nową kabinę, a o tym pogadamy jeszcze później. Teraz nie mam czasu. Tam mam kurwa tego no. To koło jest chujowe. Trzeba będzie kupić dwie nowe łopunki. Jakby ktoś z was wiedział, gdzie można te oryginalne kupić nowe, to byłoby spoko. To te jo, wczoraj odebrałem mój zapas od Bizona, co kurwa 8 albo 9 lat u kogoś jeździł, kurwa, jako zapas chyba w jego Bizonie. Gdzieś kurwa po jakichś chaszczach, bo nie pamiętam, że ona była tak zaorana ta felga, ale chuj tam. No i co tu dalej? No i z Adamem my se kurwa kupili czterołośkę. Będziemy zboże odtransportowywać do młyna. Bo parę osób nas nie bierze, że my ten, o taki ładny akratosik. O, zobacz to. Bez gwiazdy nie ma jazdy, nie? Arctos. No, kurwa, clown dostał na testy. Nie, ja dostanę na testy. O nie, nie kupili my go. Dostałem od pana z Wielkopolski na testy. Ha, się kurwa narobiło. Będziemy dzisiaj testować, ale najpierw trzeba usunąć w nim jakieś tam usterki. Sprzęt trochę więcej lat ma od Master Flasha, którego dostał mały Adianek. No i już ma jakieś maluteńkie usterki. Kapa mu olej ze wspomagania. Także trzeba będzie to umyć, podnieść się do góry. Wymienić oliwę, filtry, wyczyścić ten zbiorniczki na olej, bo tam klauny to inne zbiorniczki lubią co opróżniać z białka, a tu jest takie czerwone świństwo. No i teraz to nie będzie czasu, bo w poniedziałek rano ma stać na budowie naprawiony, ale trzeba będzie jeszcze powalczyć ze sprzęgłem i wymienimy na dzień dobry olej sprzęgle. To jest taki specjalny na bazie pentozyny. Najbardziej kurwa rakotwórcze ścierwo, przy tym to eternit możecie kurwa jeść łyżeczką i nic wam nie będzie. A takie kurwa rzeczy w samochodach i w ciągnikach nowych macie. W kopaczkach też zresztą. W samochodach osobowych i busach to nie wiem, ale chyba też kurwa, no chyba też. Bo to jest zdaje się to samo co LHM, też jest na bazie pentozyny. A jak się mylę to trudno. Te kurwa są bynajmniej na tym najbardziej rakotwórczym ścierwie. I oczywiście, że można je stosować, także widzimy się później. No i kurwa, był piątek 13, wczoraj był, kurwa. I to już jest pierwsza ofiara. Dwa razy pompowaliśmy to koło na polu, a we wtorek u tego samego gospodarza rozjebaliśmy tamte. On mówi, że u niego kurwa 8 kapci w tym roku, dwie opony zmienił. Także trochę chujowo. Kurwa, nie pamiętam, w którą stronę to się kurwa opuszcza. Dzieci, nie róbcie tak w domu, ale tak można, o. Bynajmniej tak się da. Kółko nie cierpiało, podłączymy małego kumpłę Satora i napierdalamy. Ale widzicie, sobota zajebiasta. Jak to mówi Zetor Vlog? O, tu wam podepnę do Zetor Vloga, bo kiedyś obiecałem, że podepnę. Pozdrawiam panią prezes Emilkę. Kojota chyba Januszek ma, operatora i te ich dzieciaczki. Chyba dwie córeczki mają, bliźniaczki. Fajni ludzie, normalni, ciężko pracują. Filmy są realne, a nie kurwa reżyserowane jak w Teletubbies Farmie. Wbijajcie, dawajcie suby I to jest właśnie o hodowcach. Grzesiu by się mógł od nich uczyć. Ten, co walczy o tron i o przetrwanie. No i cientopry. Zobaczcie, co ją mam. A kurwa nie ma. A nie, jest. Bez gwiazdy nie ma jazdy, kurwa. Moja ulubiona marka samochodów. Ciężarówki też bardzo lubię. No to są kurwa czołgi. To są takie kurwa
tygrysy, kurwa, autostrad i kurwa bezdroży budowlanych. O! Bardzo fajna maszyna. Tutaj się robi, kurwa, obsługę z kompa. Także to jest dla takich jak, kurwa, Teletubbies Falm, jego tatko, co nie lubią rączków po ten. Kurwa, tu się dotyka tymi szczałeczkami, guziczkami, tu się napierdala po kierownicy i wam pokażę olej, kurwa, paliwo i wszystko. Bo to któryś, kurwa, oszukiwał w którymś aucie, ale chyba kupili nowy pływak. Bo w którymś wymieniają zbiornik. A są dwa takie same, tylko jeden jest bez tego, kurwa. AdBlue, na niebiesko, co świeci. I jest w chuj mocniejszy od tego nowego. Także teraz polimy kasztana, on się trochę zagrzeje. O, powietrze z niego schodzi. Kurwa, nie, niecodzienna sprawa. Patrzcie, fura pali na dotyk. Ale gubi lufta, kurwa, wiatra znaczy się. On i tak musi się chwilę pogrzać. Kiedyś te fury były tak porobione, a wiem, kurwa. Wiem, dlaczego gubi. Przypomło mi się. Tylko nie było czasu tego usterki zrobić. Kiedyś było tak, że po dwóch tygodniach się wsiadało do niego, kurwa, kluczyk w prawo, ręczny od razu spuszczał, bo trzymał powietrze. Szedł, kurwa, jak szatan. No i czujnik jest spierdolony, kurwa, bo ciągle świeci. No i takie tam delikatności, ale to jest wszystko elektronika, także widzimy się za parę minut, jak będę se nim jeździł. No i dobra, 10:11, 25 stopniów w garażu mamy. Tu jest taka fajna blokadka pneumatyczna. Aha, trzeba go nacisnąć w drugą stronę. Już trzymie kierownicę. Puszczamy hebelek ręczny, jest tutaj. I tu mamy takie biegi jak, kurwa, w konsoli. O! Jak usłyszycie ten dźwięk, to znaczy, że on zmienił biega i możemy dopiero po malutku sobie jechać. Tam jest nasz zakaz wjazdu, czyli malutki Adianek się patrzy, czy nie przypierdolę i kibicuje, żebym przyjebał. Wyje wspomaganie jak chuj. Uuu, pizdowato. Zobaczcie, jakie to ma, kurwa, duże te przestrzenie ładunkowe. Tu wyjeżdżamy. Ja już chyba, kurwa, wszystkim jeździł z wyjątkiem czołga, kurwa. Ale do wojska mnie nie chcieli wziąć, bo zapłaciłem w kurwę pieniędzy, żeby mnie nie chcieli wziąć. Na komisji lekarskiej mam takie schorzenia, o jakich, kurwa, nawet nie słyszałem. Sprawa się przedawniła, to w pompę mogą mnie cmoknąć. A poza tym, kurwa, delektorów nie biorą. Znaczy się tych generałów, tak? Bo we wojsku jest generał. Słuchajcie, ja se tylko, kurwa, łacha drę, kurwa, z seplenioka, dlatego tam czasami przekręcam nazwy i to generałów oczywiście, że nie biorą. Potrafię też rozmawiać bez przeklinania, ale to, kurwa, wtedy jest nudno i dlatego przeklinam. Nie będę tutaj szkoły druciarstwa pokazywał. Zobaczcie, mamy neutrala. Słyszy? I dopiero jak wbije bieg, a chcesz następny, to trzeba poczekać na ten dźwięk. No rozłącza biegi, bo coś ze sprzęgłem się też dzieje. O kurwa, bez karty kierowcy jeżdża. 100 metrów to wolno na serwisowym. Tu się wbija neutrala. Renatkę. Gasimy akratosika. Musimy przejrzeć, czy tu nie ma. Tu są lewarki, ale one nie wypadną, bo będziemy musieli kabinę wykiprować do ziemi. Jest takie śmieszne uczucie, jak ona się przełamuje, kurwa, nie. Ludzie lecą ją łapać, kurwa. Ja tu już tyle lat znam te sprzęty i też mam, kurwa, zawsze takie poczucie, że, kurwa, czy coś mnie nie zaskoczy. Bo ta szyba droga jest i nie chciałby jej kupować, nie? Także trzym to się. Kabina się wykiprowała. No i teraz zobacz, panie właścicielu, mój kolego, którędy wypierdala ci olej. Wczoraj mówiłem, że nie z serwomechanizmu, tylko ze zbiorniczków. A szczególnie z tego. Zbiornik ZTF-a, porządna niemiecka firma, co robi mosty i skrzynie biegów. O kurwa, patrz. Patrz, w czym wina, kurwa. Wykurwił po sam korek. O, ja pierdolę, młody, ile ty masz, kurwa, siły? Weź no mi lewą, prawą odkręć, bo ja mam, kurwa, skontuzjowaną. Mnie twarzy nie nagrywaj. No to, kurde, tak stawaj, żeby cię nie nagrać. Młody dojebał z chlebem. No i, kurwa, ciągło? Ciągło.
Czyli kurwa w czym jest problem? Mają kurwa odpowietrzniki? Zajebane mułem oba. Wiadomo, ja zawsze je myję. Także teraz wypierdolimy jeden z filtrów. W którymś kurwa akratosiku robiłem już te akcje. A zobaczymy ile w drugim jest. Kurwa, gdzie on ma maksimum? Gdzie on ma maksimum? On ma kurwa jebany sondę. Stare miały jeszcze bagnet. Trzeba zobaczyć kurwa ile tam ma być tego oleju. Dobra, wyciągnę zbiornik, umyję, kurwa porozpinam to do lotówki. Aha, tam jest pompa, kurwa gdzieś w kabinie leży nowa. Muszę porównać czy to jest ta sama. Bo tu w Mietku, zaraz trzeba wleźć. Ja miałem w Lexie, kurwa, w Lexionie 600 V8 mało co do S-a. Potwór, kurwa. One coś normalnie miały 500 koni, kurwa, tam 520 czy 40. Zresztą mam książkę, to wam kiedyś pokażę, skserowaną, od szefa sobie pożyczyłem, przed żniwami. Byłego szefa. Tu jest pompa paliwa. A druga tam napędzana, kurwa, nie wiem jak wam to pokazać. Widzicie, pierwsze małe to pompa paliwa. A drugie, za nią jest taka większa, to jest pompa wspomagania. O, ten wąż wchodzi do pompy wspomagania. No i zaraz zobaczymy, czy to umyjemy. Tu już się jakiś gryzoń wpierdolił w wygłuszkę. Czekajcie, to jest ten, w którym kurwa wymieniałem zawór na skrzyni biegów chyba. Muszę zerknąć stare filmy, ale to chyba w tym pęk. Fajny komin z AdBlue, kurwa, od razu. Tu jest trys Noxa. Czyli azot jest wrzucany przed tłumikiem, kurwa, w kolektor wydechowy i dopala szkodliwe tlenki. Zobaczcie, tylko tu się delikatnie jakiś wąż poci. Kurwa, maszyna zachowana w perfekcyjnym stanie. Zawieszenia w obydwóch robiłem, bo były zmęczone. I w jednym wymieniałem tył skrzyni biegów. I powiem wam, że pojechałem do Mercedesa na wycenę. Jak mnie kurwa za kilka pierdów zajebali 18 tysięcy, to kupiliśmy kurwa skrzynię z Kunika, czyli ciągnik siodłowy, z przebiegiem około 500 000 kilometrów, gdzie była kurwa idealna za 5 koła, nie? W nocy kurwa leciałem, pamiętam, że o 3 nad ranem byłem z powrotem, bo to gdzieś kurwa w Lubuskim kupowałem. Jeszcze wtedy drogi im remontowali, a to był 17 rok. Także znajomość z tym panem, właścicielem się zaczęła od skrzyni biegów w tym drugim mieciu. Tu macie AdBlue. Tu jest, w tym drugim wymieniałem zbiornik. No w drugim. Porządne maszyny. Duży kiper, także widzimy się później.